No i znowu jesteśmy na rybach. Będziemy próbować. Jest skoro 6 marca dzisiaj, nie Marek? 6, no. 6. A pogoda? Proszę. Pogoda super. Jest mróz, 10 stopni prawie. Jak w styczniu, tak jest, Marek ma rację. Zaraz słońce będzie wschodzić, jest normalnie niesamowite. Marek dzisiaj wziął się na inny sposób, bo się zrobił duży prąd, także zanęca gdzie indziej będzie łowił. Co z tego będzie dzisiaj? Ciekawe. Czy będzie jakaś przygoda z leszczami, czy nie? Czy one już zamykały pyski na amen tej zimy? Zobaczymy, co to będzie, tak? Zobaczymy. Teraz marznie. Kuty myślę, że nie będzie marznie. Marznie, mrozi, jak nie wiem. Dopiero wpuszczone. 9 stopni prawie było, jakśmy wyjeżdżali z domu. A teraz słońce schodzi, to będzie jeszcze spadać temperatura. Poczekamy, może będą pierwsze brania. Jak będą, to Marek zaraz będzie krzyczał, wiem o tym. Wczoraj było ładnie, powiem ci krótko, byliśmy, nie? Przedwczoraj. Przedwczoraj, sorki, kurczę, widzisz jak ten czas leci, widzisz? No. No jednego przedwczoraj Marek dostał. Miał parę brania, byłem na pierwszy zero. Pierwszy mi poszedł, a potem na spławik. No. Zobaczymy. One później były, zobaczymy. O, mamy dzisiaj rybkę, drugą rybkę zresztą, bo ja też złowiłem jednego leścika małego. Jednak nie są to żadne okazy. Ale kurde, Marek ciągnie. Pierwszy dzisiaj. Marek. Ci odjeżdżę. Haczek zostawiłem, będziesz ręką wyciągał. Wow! Ładny! Ale kolego! Ej, ta ręka biedna. Teraz! Ajajajaj! To nie tak łatwo, to się tylko tak wydaje, to jest łatwe. Piękny jeszcze, kurczę. No popatrz. A ty co spuściłem? Marek, spławik wyciągnął. Sprawicie, Marek wyciągnął i od razu miał branie ładnie. No. Mamy tu cień, słabo widzę. Ale się od razu skusił. Jeszcze ochotki leżą otwarte, widzisz. Faki. No niestety ochotek już nie ma nawet w sklepach o tej porze roku u nas. No widać, że nie jest duży, bo on fajnie odjeżdża, jak mi się to podoba. Czyli wszystkie ryby są śliczne. Dopiero co wpuściłem. To też ona. Tyci. Uśmiech Marka jest wszystkim najlepszą nagrodą. Lubię je łowić. Szczególnie teraz, nie? No niestety, no ten najlepszy okres już się nam skończył. Styczeń i początek lutego. No i na spławiczek. No i dobrze, będziemy próbować. O, Marek ciągnie następnego na spławiczek. Nie widzę. Zobacz. Piękny leszczyk. Marek dzisiaj
znowu w swoim żywiole. Ciągnie ryby za rybą. Specjalną dziurę sobie wykuł, taką podłużną, żeby lepiej ryby wyciągać. Tu słabo. Głodna była, głodna była. Słoneczko wyszło. Ucieka. Ładny wiesz. Albo ładna, jak to woli. Zobaczymy, ładna. Oto ona. Ładny leszczy. Ciemny, kurde. No, haczyk został, wszystko przyniosłem, ale haczyka nie. Śliczny. Patrzcie, była jako miła. Miałem dwa białe i kasterka założone, nie? Mm-hmm. Jego nie ma. No. Kolejny dzisiaj. Super. Aż miło popatrzeć. Cieszy to. Myśleliśmy, o, kurde, że jaka lufa. A jest bardzo dobrze. Nagrywa się nie? No nie, nie. Nie, nie. Muszę wytrzeć, kurde. Naleciało ci śniegu i się... Pięknie, nie? I zobacz, kurde, mi się... To tak jest. Siedzisz się, gapisz, nie ma. Poszedł. Cholera jasna. To jest ręką ciągnięcie, nie? Cholera. Ale cały wyrzucił. Ja patrzę, co ty robisz, kurde? Nawet z kamery. Czerwona kropka to nie nagrywa, nie? Nagrywa. Ja nie wyłączyłem. Jest, jest, pumarka. Ja zerwałem. Jest. I kamera nam spadła na lód. Było trochę... Same przeboje. Ten jest malutki. Przygód. Dzisiaj. Ale widać, że znowu napłynęły. Sam wyskoczył z dziury. Zobaczył ciebie, zobacz, jak mi się spodobałeś. Jak sam skoczył. Stój, ten jak dzisiaj to najmniejszy, ale łyknął głęboko. To mój spowiczek, no. Taką lufę miałem, rzuciłem kamerę, no wiecie co, kurde, ryby ważniejsze od takiego drugiego sprzętu. Jak to jest? Markowi łyknął porządnie. No, to są nasze marcowe leszcze. Rzadko, ale teraz ten okres jest taki o 11, że... Taka loteria trochę w tym marcu. Loteria, dokładnie. Jak nie było, tak nie było. Teraz, kurde, się trafi na fajny dzień i jest fajnie. Dzisiaj, no, coraz więcej ich tutaj mamy. To nie są wcale takie małe niektóre leszczyki. A jak tylko dokłada. O, ktoś go gryzł. Gryzło go? Szczurowak go gryzł. Ktoś go gryzł, zobacz. No, ładnie pogryziony. No. I się łowimy sobie razem. Obok siebie. I jest trochę raźniej, weselej. Jeszcze posiedzimy 40 minut, bo to już tak około 12 się kończą brania całkowicie. Ale i tak jest fajnie. Jest fajnie, naprawdę. No. Śnieg nie pada, słońce świeci. Nawet gdyby nie było tyle brań teraz na końcu, to by też było fajnie. O, teraz słoneczko przyświeciło na rybki ładnie. Chłopaki koszą trzcinę, chcą robić jakiś dach chyba. Nie wiem, czy tu będzie widać pod ten. Nie widać. Dobra, kończymy na razie. Też wyskoczy na górę? Ale widziałem, fajnie się sprawi podnieść. A żeby to tak szło, kurę, sfilmować takie brania. No nie idzie tyle czasu czekać. No malutkie faktycznie. Sam z dziury wyskoczył znowu. Malutki. Biały cały. Ja nie sfilmowałem wtedy tego brania, no pół spławika było nad wodą, a ja tu rzuciłem kamerę. To jest jednak siła, ta adrenalina. O Jezu.